Cześć do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hide & Seeka, jest ze mną Vertes. Siemanko! Tak, jest tutaj już teraz, bo przed chwilą sobie chciałem nagrać tak na spokojnie tutaj przed rozpoczęciem gry, a okazało się, że do końca nas nie połączyło z partią i Verteza tak naprawdę tutaj nie było, a ja myślałem, że tutaj jest, tak, taki mały troll był, ale już wszystko jest okej i jedziemy tak, z kolejnym odcinkiem. Gramy i lecimy. Tak, i oczywiście standardowo o 14 będzie kolejny odcineczek u Verteza, tam Nelcia ewidentnie chce z nami grać w Hide & Seeka. Dokładnie. Tylko, że u mnie, jeśli to dzisiaj wstawiasz, dzisiaj? No tak, dzisiaj, od razu jak tak, nagramy. To dzisiaj będzie moja odpowiedź na twój, kurde... No przecież. Ja tutaj słyszałem wczoraj zmagania Verteza, więc myślę, że będzie ciekawe, więc ty bardziej was zapraszam. Na pewno materiał nie będzie krótki. To tak. Nie zdradzę wam ile, ale nie będzie krótki. Nie, miałem bekę, bo ja już myślałem wtedy, że ty nagrywasz zupełnie coś innego, a wchodzę po tym. Okej. No, dobra, to ja jestem świnka i ja sobie tutaj będę czekał. Napierdziolał. Dobrze mnie nie przeniosło do Hunteru, bo troszkę się tego bałem, bo było mało osób, ale jeszcze wbiło parę osób, także... I ich przeniosło. Także jest okej. Bo tutaj wiecie, czasami są takie jaje, że ciężko ludzi tutaj ogarnąć do tego Hide & Seeka. Zależy jaka godzina. Aha. Wczoraj chcieliśmy wieczorem nagrać, ale już nikt nie grał. No, dwie osoby grały to. Może by się doczekało w końcu, ale wątpię. Co mnie bijesz, chamie parchaty? W sumie teraz jest taka godzina, że już prawie że południe, więc już troszeczkę więcej osób faktycznie gra, jest trochę inaczej. No, to jakiś crafting ucieka. Chyba. No patrz, nie załapało mi bicia, lol, co za głupia gra, nienawidzę. A gdzie byłeś? No nie, typa bije, no nie? No. Bo mnie goni, no normalnie walę w niego tak pach, 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 nic, zero damage, nie? Ja pierdzielę, co za dno. Kurde! Może był większym hardcorem. Mindplex. Nie, no po prostu wiesz, bo się specjalnie zaczaiłem, nie? No. I tak, żeby bić i zrzucić z budynku, nie? Dla beki. A tu nic, zero, nic mi nie załapało. Ech. Life is life, na. powiem ci, że ciekawa miejscówka, bo nie wiem, jeszcze nikt tutaj w ogóle nie przybiega. Jestem tak w takim miejscu raczej wystawionym, nie? No to tak. Tak się dziwię trochę. A potem będę uciekał pewnie, znając życie. Jak się uda w miarę ogarnąć tą drugą rundkę, to jakbyśmy tam już skończyli, to ja wtedy sobie wezmę jednak po staremu Swapper Hider, bo jest jeden plus właśnie tym Swapem Hiderem, że można fajnie ogarnąć ucieczkę, nie? Że wiesz, nagle się w coś tam zmienisz i jest okej. Mhm. Już nieraz mi się udało w ten sposób uciec, bo normalnie to lipa. O, tu ktoś biega. jakaś świnka uciekła do domku. No to powiem ci, stary, żeś się skampił. O kurde, biedna świnia, oj, biedna świnia. Okej, tu jakaś doniczka ucieka. Muszę uważać. Tu jakiś radar idzie. Fuck you. Fuck you, radar. Fuck you, radar. Nie ma, nie możecie tu być. Odejdź stąd. Leave me alone. Fuck. O, dobra. TNT sobie przebiegł, myślałem, że tu będzie wysadzał. Teraz odejdę troszeczkę dalej. Ja w ogóle jestem... Musi to fajnie wyglądać, jestem świnką, ale pomiędzy takimi dwoma stadami w ogóle. Ja tu się nie utożsamiam z tymi świniami, ja jestem troszeczkę inny. Ja sobie po prostu tak poszedłem daleko, nie? Dobra, ja tu się będę patrzał. A nie, tu radar jest, wypierdzielaj, idź stąd. A nie, w cholery. Dobra. Przydałoby się spierdzielić gdzieś w środek mapy. Kurde, boję się ruszać, o pierdziele. Nie, zostaw mnie, kurde, on mnie nie uderzył, ale go akurat uderzyłem. Fuck you, zrąbałem, bo już myślałem, że mnie uderzył, god damn it. No fucking way. No, leave me alone. Leave me alone. Wow! Holy shit! Ała! Nie, au! Nie, jedno serduszko! Fuck! A widzę, jak cię goni dwóch. Nie dam rady uciec przez 2 minuty, nie tutaj, nie na tej mapie. No jest bardziej przerąbana. God damn it! Teraz to cię trzech goni. Nie! Zostawcie mnie z tym biedną świnką! Come on! Ała! No i dupa.
Kurde, ale zlamiłem troszeczkę, bo gość mnie tak naprawdę nie uderzył, tylko machnął w moją stronę. No. Ale bałem się, że mnie uderzy akurat. Ej, kurde, prawie wygrałem. Jakbym jeszcze troszeczkę uciekł, bo nawet nie widziałem ile z hajdersów. I kurde, i tak już machnął mi się, a nie uderzył mnie, fuck, i od razu go zacząłem bić, nie? Żeby pierwszym zacząć bić. A to trololo. No to nie, no bo akurat jakby nie załapało jego ataku. Dobra, czekaj, Swapper Hider teraz, kurde, come on, jak ze starych czasów. Bo Shocking Hider jest fajny, jeżeli chodzi o walkę i w ogóle, ale jednak słaby, jeżeli chodzi o właśnie takie krycie się, no bo jedną rzecz się zmieni, a potem nagle chcesz się coś innego i dupa, nie? A jakieś przemieszczanie czy coś, no to tutaj często, zresztą to jest chowanego, tak jak się grało kiedyś chowanego na podwórku, pamiętam, to się chowało co chwilę w innym miejscu, żeby cię nikt nie ogarnął. No chyba, że miałeś taką kampę, że nikt ci tam nie zaglądał, nie wiem. No. Miałem kumpla, który się potrafił nawet do śmietnika schować, żeby go kurde nie znaleźli, nie? To jest normalnie... Ale kurde wygrywał rąbanie, bo tam wiesz, kto by normalnie zaglądał do śmietnika? No nikt, no. No. Dlatego wygrywał rąbany. Takie tam gry na podwórku, kurde. Dobra. O, Chicken Master. Znaczy no. To tutaj w sumie mogłem wziąć teraz Shocking Hider, ale nie wiedziałem jaka mapka będzie, więc... fuck this. Czekaj, tu się gdzieś wbijało. Gdzie tu się wbijało? Tu się wbijało, tu się wbijało. Fuck, bo ja zawsze się mylę, żeby tutaj powbijać. Come on. Tutaj. Tutaj. Nie zdążę. Chyba nie zdążę. Oh! No fuck you, jeszcze spadłem, nie? Serio. Nie lubię zbiegać ze schodków i skakać, bo wtedy można naprawdę ciężko, kurde... No nie da się nie skoczyć po prostu, nie? Aha. I zamiłem, bo chciałem sobie na te drzewka wskoczyć, bo tam ludzie nie ogarniają nieraz jak wejść i to jest taka pewna kampa prawie, że... Naprawdę. No to nic, to YOLO kurczak będzie, kurde, madafaka, ja se tu już pójdę tak gdzieś. Ty po koło mnie nie może się w solidnego bloka zmienić, ciągle wychodzi i wchodzi z miejsca, nie? No. Co za ty bit stąd? Kurde, gościu, jak nie umiesz grać. A czy nie, bo może jest takie miejsce, że nie może się zmienić w tego. Nie, bloka, nie, da się, no normalnie. Tylko, a, ja widzę co on robi, on się zmienia, po czym sobie sprawdzę, że ktoś się może nie zbliża. A, i teraz sobie poszedł całkowicie stąd. Aha, rusza się, tak? No, zmienia się i się rusza, no to... Poszedł sobie piecyk w środek poleciał. Genius. O to ja chyba widziałem tego piecyka, a może nie tego, nie wiem, dobra. To ja jestem tak sobie tutaj na tym drzewie standardowo, nawet bym powiedział. No. Jeżeli się tu ktoś będzie zbliżał, to spierdzielam! Tak. O, tu jakaś doniczusia, dzień dobry. Dobra, to one mogą być doniczką zamiast kurczakiem, jeżeli chciałbym być na drzewie, bo wtedy mniej widoczny jestem, ale... Ja tu wolę być kurczakiem. Ale ta runda to jest kurczak, nie? Tak, dokładnie. Znaczy to mapa to jest kurczak. To jest przepisana mapa do kurczaka, po prostu do niczego innego. Tak. O to chodziło. No i co puszczasz te fajerwerki, no? Myślisz, że taki jesteś kozak, bo żeś się na drzewie schował? Ci ktoś kurde zaraz zapierdzieli z kilofa, nie no kilofa nie, ale z siekiery to się zdziwisz. I będzie. Jakie pie... O, wschód słońca normalnie. Nie, to zachód czy wschód? Nie, to stoi w miejscu w ogóle. Nigdy nie zwróciłem uwagi, że słońce stoi w miejscu, naprawdę. No kurde, teraz dopiero ogarnąłem. Myślałem, że jakiś, wiesz, wschód teraz będzie czy coś, se pośpiewam, że... O, widzisz, i było puszczać fajerwerki i teraz giń. Życie. No jest moment, zaraz się ktoś zorientuje. O kurde, ktoś tu idzie, fuck. Holy shit! Da! Nie! Ła! Holy shit! Au! Nie, serio! Dobra, spierdzielam. Już za lamus! Fuck! Fuck! Co za typ? Obczajesz gościa? Stoi sobie, no nie? Fuck! No nie! Ty, ej, obczaj typa. No. Stoi, no nie? Rozgląda się z daleko, patrzy się na mnie, podbiega i zaczyna mnie bić, nie? A ja stałem się, nie ruszałem nawet. Tak? Aha, no dobra, no to może jakiś się trafił. Dobra, widzę, że jakiś pajac do mnie strzela z daleka z drzewa, to mam przesrane. Ale teraz. Masz przesrane, gościu. Ale idę do ciebie na drzewo. Ale ci wpierdzielę. O! Tu ktoś jest na drzewie. Ale zlamiłem troszeczkę, bo ten, chciałem się schować, ale oni byli zdecydowanie za blisko mnie. I jakoś mi to niezbyt poszło, nie?
A tu kogoś mam na drzewie. A ty tu, o, zginął jeszcze. O, gdzie ten Janusz drzewo? A to ja go zabiłem. A, to ty go, po niego szedłeś, dobra, no to ja go zabiłem. A, no to i dobrze mu tak. Bo mnie tutaj tak szczelą z ziemi, jak go ten. Ale no, ktoś tu jeszcze strzela. Czekaj, skąd ta strzała leci? Tu gdzieś, z dachu. Z dachu, czekaj. Widzę go. Spierdziela doniczka. Do, trafiłem! Pięknie! Jaki strzał poleciał. Czy on jeszcze żyje? Żyje czy nie żyje? Idziemy po... Tak, żyje. Idziemy po Hama. Idę drabinką. Idziemy w komando, nie? No bo on chyba jeszcze jest na dachu, nie? Musi być na dachu. Dawaj go. Prawa strona. Ty, nie widzę go. Nie ma go już. Spierdzielił chyba. Spierdzielił. Ty ciulu! Kurde, a nie wziąłem radara, tylko TNT. Ja wziąłem radara, ale tu bo nie ma. Chciałem pokarać tego gościa, który do mnie strzelał z drzewa. No. Poczekaj. Coś mi pipka mocniej. Aha. W którą stronę? Kurde. Tam. Czekaj! Na dole? Może na dole? Nie wiem. Czekaj, wejdę do środka. Szukaj go. A? On no, sobie... Przez chwilę mi mocniej pipka... On gdzieś, kurde, jest tutaj... On gdzieś pomiędzy tu musi być. Możliwe. Czekaj, jak to wejść, tutaj. On gdzieś tutaj to musi akurat być. Janusz wysadził, nie? Tam jest jakiś piecyk, może to. Tak. Strzela! On strzela! To jest piecyk. Aaaa, gin! Dobrze. Jest! Ostatni frag, kurde. dało rady, elegancko. Tak. Me gusta, langusta, ale kurde, zlamiłem z tym kurczakiem, to powinienem to lepiej rozegrać, nie pomyślałem o tym. Myślałem, że oni już mnie nie będą widzieć, wiesz, i tak sobie, a dobra, szybko się zamienię tam, co to było, chyba ten, półka z książkami, nie? A tu nie! Nie ma takiego. Nie, ale gościu się przyprął do złych osób, nie? No trochę źle mi... No nie, to nie była ta kampa, którą chciałem w sumie mieć, bo się skąpiłem na tym drzewie, gdzie tam bardzo często ktoś wchodzi, bo tam bardzo łatwo wejść, a... Kurde, jakbym na to drzewo tam wbił, tam ludzie nie umieją wchodzić, jak się tam nie zdradzisz, to jest normalnie... No perfecto. No perfecto kampa. Come on, let's twist again. Let's hide again. O, może tak, o, tak, to by bardziej pasowało. Można przerobić. I'm loving it. I'm bliating it. I'm fucking it. I'm... Nie wiem. Nie mam pomysłu. Wybaczcie, ludziska, wstałem jakieś 15 minut temu. Tak było, potwierdzam. Nie, żeby coś, nie? Dobra, doniczka power i hejo. Where is my camp? Where is my camp? Fuck that shit, tutaj. Tak? Też idę na mine camp? Minecamp? Nie, Minecamp. Weźmą mnie jeszcze do TVN-u, wezmą, nie? I będą ci steli. Nie, dobra, nie. Spasujmy bez takich. Dokładnie. To nie ma się z czego śmiać. Ja tam wolę TVP1. Czy ty idziesz moją stronę? Ja tam wolę konsolę, wiesz, mam telewizor i tylko konsola jest podłączona. Ja w ogóle telewizji nie oglądam, więc ja nawet nie wiem, co się dzieje w ogóle na świecie, nie? A co ty? No. Jakbym nie wiedział, wiesz? Wolę internet. No co ty? Tam jest tylko PS3 podłączone, nie? Bo jakby ktoś jeszcze nie wiedział, nie? To Vertys jest tam za ścianą, tak. Tutaj, o, tak jak ja tak pokazuję, to tam jest za ścianą. Co za zasrany imbecyl miałknął koło mnie, kiedy Hunter przechodził i właśnie niego się wysadził. Zawsze są tacy. Po prostu, no nie, wiesz, biegnie Hunter, a gościu wiem, tak, ładnie stojąc. Ale nie. Zawsze są tacy. To co są, za ty? To są ludzie albo prostu, z no brakiem wyczucia po prostu, albo... O Jezu. Skąd ty wiesz, że ja tu... Jezu, dobra, nie ruszyłem się, czekaj, TNT, fuck. To za ty. A. O! Dobrze, że nie ogarnął. Stary, pierdyknął strzałą w TNT. No. I walnął TNT gdzieś niedaleko mnie. Jest, żeby nie ogarnął, że ja tu będę. Fuck you. Już się miałem ruszyć do niego, myślę, nie, spokojnie, wychilluj. Dopiero jak on mnie zaatakuje, dopiero ja go zaatakuję. Ty no, stoi w miejscu, o co ci chodzi? No, co? Co to miało być? Co to? What the fuck? Ty, stanął sobie za liśćmi, gdzieś w połowie w ogóle tego. Stanął sobie dosłownie, nie? I nagle, kurde, skierował się do mnie, zaczął mnie bić.
No, ktoś mi tak samo w poprzedniej rundzie no zrobił. No kuźwa konfiguracja haksów i nagle się ruszył, kurde, i ty... Nie, no to to są jakieś jaja. Ja muszę poszukać, czy nie ma jakiejś... No goddammit! Kto postawił pańczynę w tym miejscu? A! Co za cham? Tak, nie, idę gościa z TNT i wysadzi, po prostu... Zgiń, Doniczko! Idę go zniszczyć. I robię ścięce marzenia. Ale powiem ci, że to już mi śmierdziało naprawdę. Ja już bym to na Overwatcha normalnie pierdyknął, nie? No ja tam to też, to, to mi się nie podobało bardzo, bardzo. Gościu, kurde... No suń dupę! Gościu stoi ja w miejscu i nagle... Celuję ze strzały i gościu mi wchodzi pod ten, no nie? A to i zawsze... I zatrzymał się na mnie, popatrzył. Po prostu co za chamstwo na tej grze jest dzisiaj, to ja po prostu nie ogarniam, nie? Czegoś takiego. Po prostu, tak, no bijcie notbloki, bijcie te notbloki. Tak, zaminowaliśmy cały dach. Okej, świetnie. Co oni robią? Tu wysadzają wszystko, spokojnie ludzie. No ja wysadzam, kurde, się wkurzyłem. Moi zginął i dobrze ci tak, typie, chamie jeden, wpychający w pajęciny. Verde z rage'u. Tak. Na hide and seeku, to się rzadko zdarza. Tak, bo dzisiaj wyjątkowo mi, kurde, osoby, które powinny pomagać, czyli na przykład jak się chowam, to drugi hajder, to ten nie, ten miał. Tak, tak, tak. Ten jak celuje, kurde, to szukający już, no nie, to wleciał mi pod strzały i się na mnie gapi, nie? Co ty robisz? Tu jest łuk, o kurde. O, dobra, już, a to szybko poszło, powiem ci. Ja pierdzielę, co za zły hide and seek jest dzisiaj. Ty patrz jeszcze, ile minut w ogóle zostało, jak nie raz się ciśnie do końca rundy, nie można nic ogarnąć? No nieźle, nieźle. No bo wziąłem TNT i wysadzałem pumapy. Okej. Latały wszędzie, nie? Tu widziałem jeszcze, no dobra, leci TNT, nawet dwa, tam koło mnie gościu też patrzył. O, ty tam wrzucasz, to ja też powrzucam, nie? Cały budynek rozwalony, jeden, nie wiem, czy to widziałeś. Właśnie coś tak patrzyłem, tam dwa albo trzy poziomy już w budynku były rozpieprzone, nie? Bo ktoś jeszcze od dołu tam napierdzielał. Ja jeszcze raz spróbuję sobie. Musi być okej. Mm-hmm. Szybko, że te rundy poszły, kurde, do masakrycznie. No. Profesjonaliści normalnie sami grają. Albo cheaterzy, bo to mi się nie podobało. Tam nie pamiętam teraz nikogo, kto to miał tam ten gościu, który mnie zaatakował, jakiś... Mm-hmm. MDK Official It? Raczej nie, raczej właśnie chyba inny. Ale to mi strasznie śmierdziało, wiesz dlaczego? Bo gdyby on po prostu łaził tutaj i właśnie walnął to TNT, gdzieś tam usłyszał moje miąknięcie, zacząłby wszystko sprawdzać, spoko. Ale on po prostu stanął na środku pokoju, w stronę gdzieś tam tych bloków, gdzie ja byłem też i wiesz, stał przez 3-4 sekundy i nagle się ruszył. Normalnie jakby, wiesz, sobie zminimalizował Minecrafta albo po prostu, nie wiem, przełączył się na jakieś okienko i próbował coś innego zrobić, nie? Tak to wyglądało po prostu. Możliwe, no bo u mnie tak samo, tak identycznie przecież ja ci mówiłem i to na tej mapie. Gościu się zatrzymał, no nie? Zatrzymał się, popatrzył się w moją stronę i o, wiesz, ja sobie stoję po prostu nieruchomo, no nie, jestem bloczkiem, nie? Ten o i leci na mnie, nie? Buc. Dobra, może się uda, komand. Dziad głupi, czekaj. O nie, ale zwaliłem, no nie, po prostu. Kurde, jestem na tych drzewkach, tylko żeby mnie nie zobaczyli. Fuck. To jest taka super kampa w jednym miejscu, no nie? Okay. Po prostu nikt jej nie wykrywa, nawet radarzy. No tylko tutaj nawet jak, tutaj nawet jak mi radar wykryje, to raczej... Tak. Dobrze wiedziałem, żeby się tam się nie zatrzymać, bo ktoś akurat zaczął sobie tam puszczać rakietnicę. Oj, kolejny, o kurde. No nie, co za Janusze biznesu. Okej. Okay. Ej, stary, jestem na tych drzewach, nie udało mi się tu ogarnąć. Oh yeah. Tylko teraz tak, jak ja będę stał na dircie, to mnie wywali, że jestem poza mapą, nie? Czy nie? Nie powinno. Wywalicie, mnie wywaliło na końcu mapy. Dobra, to ja nie będę na dircie, to będę tutaj na liściach. Czekaj. O, tu se będę, tu. Dobra, ja mam jedną z kamp, której jeszcze nigdy nikt nie nakrył, oprócz oczywiście widza jednego, który oglądał odcinek. No nie! To znowu ten cham głupi! O ten nie. Ten sam gość, report. To mnie wkurzył, nie. Reported, kuźwa. Po prostu no nie. Skits in the game. Report this motherfucking ten bitch. Ten sam typ, który mnie wtedy po prostu na całej rundzie, wiesz, wyhaczył, ten sam mnie wyhaczył w kampie, nie? Po prostu no nie. No nie. Not you. Moko. Za żal, kurde. Moko... Fisjal... Co moko? Ty...
Report bliet. Co ja zrobiłem? Czemu ta gra dzisiaj tak się... Nie nagrywam tego. Ej, ja miałem ostatnio to samo z tym, z Detradem, nie? Ale ludzie mi pisali, nie, to nagrywaj Detrada, lubimy twoje rage, nie? Więc spoko, Detran jeszcze się pokaże, tylko ostatnio akurat coś z serwerkiem robili, akurat nie mogłem go nagrać, ale będzie. Będzie, spokojnie. Ale, noż po prostu... Ale fajnie tutaj jest na tym drzewie, powiem ci, wszystko widać. O wiele więcej niż na tamtych drzewach. Jedyne co to statku nie widać, ale no jest naprawdę spoko. Najlepsze jest to, że tylko jedyna możliwość dostania się tutaj. Co się stało? Spokojnie, panie. Po prostu ta doniczka mnie denerwuje, nie? Nie, idę z drugiej strony, to nie ma opcji, nie ma wyjścia. Panie, easy, bliet, easy. Idę mu tak wpierdzielić, bo tu mnie nie zepchniesz, lachociągu, gdzie ty? No i co, i uciekł. No nie! Ktoś we mnie jeszcze trafił z łuku z daleka. Gdzie on jest? Pewnie ten sam gdzieś uciekł. Widzę jedną doniczkę na... Mam cię. Busted, chamie. Bo już ci chciałem Busted. Pomóc, ale nie. Okej. Okay. Ktoś tam zginął? Rzucam cię! Ja sobie poczekam. Za to, że na początku mnie wkurzyłeś. Dobrze! Pięciu tak, zabiłem hiterów. Tego typa, który mówił, że ma super miejscówki. Haha, jeszcze mu napiszę. Dat arche, haha, noob. Hex napisał jeszcze, kuźwa, zamiast Hex. Tak, Hex. Stoi na drzewie, kurde, i myśl... Bo wcześniej, jak ty pisałeś, to on myślał, że ty jego reportujesz, nie? No. Ja nie Hexu, ja nie. To może kurde, ma... Ej, to może ma coś drzewa. Na sumieniu, może ma coś na sumieniu, jak się tłumaczy. Tak, zawsze tacy mają. Tak, ja nie Hexuję, nie, oczywiście, ale w plików tam mam przygotowane. Tak. No, masakra. Ej, dobra, cztery. No, ale ten drugi cheater to mówi, że lagi, no nie? No tak. Tak, lagi. Ty masz takie lagi, że ci pokazuje, lagi, gdzie są ludzie pochowani normalnie. Na mapie, no nie? Tak, wszystko ma sens. Tak, dokładnie. Tłumaczcie się. Za Janusze. Dobra, dwóch hejdersów zostało. Jeszcze jeden i się ujawniam, nie? Jak ja bym miał tu admina, ale bym Overwatcha na tym serwerze robił. Oj, no bez kitu przydałoby się coś takiego, nie? Tutaj na praktycznie każdej naszej grze trafiamy na jakiegoś cheatucha. Ale by banów leciał. O ja pierdzielę. Dobra, czekam jeszcze chwilkę, niech się jeden jeszcze kurde ogarnie. A później bym sprawdził, z jakiego kraju jest najwięcej, czy trafi cały kraj bym zbanował. Ej, idziesz do mnie, wiesz o tym? Wiem. Bo jestem na tych drzewach, to poczekaj. Nie zabijaj mnie jeszcze. A nie ma nikogo obok ciebie? Nie, nikogo. Tylko ja tu ogarnąłem. Przynajmniej nie widziałem, żeby ktoś tu wbiegał, a jakby ktoś biegał, to pewnie by sobie puszczał fajerwerki albo coś, bo tak zawsze by było. One more, come on guys. Zabijcie jeszcze jednego, ja się podłożę wertyzowy i będzie okej. Okay. I wygramy. Sojusz hajdersko-hunterowy. Tak. Tu jesteś? No to. A ten kurczak. Tak. Dobra. No. Tak, że ja se tu chodzę. Znaczy stoję. Co? Za mapę i zginąłem. Chciałem ci... Widzisz? Aha, okej. A czy właśnie, bo to jest właśnie na poziomie dziś tutaj tego dirtu, bo jak jesteś jeszcze na tych liściach, to jest okej, ale na poziomie dirtu jest lipa. No come on, dwóch hejdesów, złapcie jeszcze innego, no! Come on, guys! One more! O, dobra, teraz idę. Jesteś pod drzewami? Nie, gdzie jesteś? Czekaj. Zaskoczyłeś już? Tak. Widzę cię, chodź. PvP, masta! Ej, no nie! Uważaj! Co, zabijecie? Czemu mnie bijesz, skoro cię ktoś inny bije? Nie, to serduszko, naprawdę! Ty, jakbym cię bił cały czas, to mógłbym cię nawet ubić, wiesz o tym? No. Ile miałeś serduszek? Kurczak jest dwa. Ja miałem szoki... Nie miałem shocking hidera. Miałem słabe hidera. Nie miałeś. Myślałem, że po prostu trafić nie mogłem, wiesz? No. No ładnie. To jeszcze bym cię kurde pokazał, to było ciekawe, nie? Dobra, w takim razie... Taki mały biega, nie? W takim razie to będzie na tyle. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego odcineczka. Zapraszam was na 14 do Werteza na challenge parkurowy. Serdecznie zapraszam, będzie fajnie, będzie się działo.
I to tyle. I to tyle. Nie gramy, bo tu jakieś kurde czytuchy same nie umieją grać, kurde. Jak nie umiecie grać, to nie grajcie, a nie kurde czytujecie gadziny jedne, cholerne. Tak, cisnę typowi, że ma haki, nie? Tak, bo on tak. Mówi, że komuś, a ja wiem, ja sprawdzę, kto ma haki, tak, tak. Tak, tak, tak. Tu proszę z reportu, ale nie bez kitu. Przydałby się over, jakby można było jakoś napisać. Jak można było jakoś napisać do Mindplexa, żeby wprowadzili coś a la Overwatch, to by było coś niesamowitego. Nie wiem jakby to mogło dokładnie działać, ale wystarczyłoby, żeby jeden gość na spektaklu latał i se kurde spektakl. Tutaj mnie raportują. No dobra, powodzenia, nie? Raportujcie. No, nagrywajcie, no nie? Proszę bardzo, można nagrywać. My, tysiące dowodów jest na YouTube, jak my gramy, w jaki sposób gramy, więc proszę bardzo, myślę, że tutaj żadnego problemu nie ma, bo w sumie żadnych innych materiałów poza tym, jak gramy, raczej nie ma na YouTube, więc proszę bardzo, można sobie sprawdzać, można kurde Overwatch robić bez problemu. Zapraszam serdecznie, będę miał więcej wyświetleń wtedy. Tak. Czekaj. Co? Recorded. Fajno psa. Ty kurde, po prostu se napiszę /midecraftlj, proszę bardzo, o. Wszystko jest nagrane. Dziękuję wam wszystkim jeszcze za oglądanie. Wychodzimy stąd. Trzymajcie się i pa, pa. Cześć.